Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj tak naprawdę nie wiem co będzie, ponieważ jeśli chodzi o content, to dużo rzeczy nie ma do zrobienia, bo oczywiście nie ma nic w paczkach. Coś wyszło w SBC, pewnie zrobimy sobie klasycznie tego pika, z którego ostatnio wyleciał Fofana. Pogadamy o pewnym SBC, które ostatnio wyszło, które jest całkiem drogie. Będą paczki, będą mecze klasycznie. Zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest daily. Tak, zacznijmy sobie od paczek za ważne mecze, które zrobiłem, i zanim przejdziemy dalej, to przez przypadek otworzyłem jedną paczkę za ważne mecze, paczkę za 15 koła i taka była zawartość tej paczki, więc wydaje mi się, że dosyć niecodzienna sytuacja, że dwa walkouty w paczce za 15 koła, więc takie dosyć ciekawe zjawisko. Lecimy. Generalnie wydaje mi się, że z tych wszystkich paczek powinniśmy sobie na luzie uzbierać na tego pika, bo ten pik, no to jest aktualnie tak jedyna rzecz, z której można trafić coś fajnego, bo pewnie sobie zrobię tę paczkę 20x82 plus na urodziny FUT, które będą już chyba w ten piątek, także trzeba będzie zbierać foder i wydaje mi się, że właśnie taką paczkę sobie co najmniej jedną zrobimy. I proszę państwa, nie mamy ekranów na przykład, co jest dużym minusem. Mam nadzieję, że znowu poleci jakaś karta Rotury Final, generalnie, bo ostatnio poleciał ten Fofana. Wiadomo, Fofana był jedną z lepszych opcji, bo po prostu fasował mi się do składu, ale może być nawet jakakolwiek karta Rotury Final, żeby bardziej się ekscytować Ligą Mistrzów, czy też Ligą Europy, czy Ligą Konferencji. O, Fofana. Dobra, paczka pikarzy Electrum Prime, może jakieś ekrany wreszcie zobaczymy, byłoby całkiem miło. Brak ekranów, czyli trafiłem dwa walkouty w jednej paczce po to, żeby teraz nie trafić żadnego ekranu. No dobra, ostatnia paczka przed nami, paczka rzadkich kart, 81 plus co najmniej, więc może... O, mamy walkout, dziękuję. Brazylia, o, Thiago Silva 86, spoko, nie ma problemu. Przejdźmy sobie od razu do tego pika, zrobimy odsłanianie, ponieważ ostatnio nie było i było dobrze, ale lepiej się wszystko to robi z odsłanianiem, także dajcie mi chwilę. Dobra, także moi drodzy, to jest ostatni skład, który przepalamy, lecą takie piękne foderki. I oczywiście liczymy na to, że nie będzie 3 centurionów, bo pewnie bym się znowu popłakał, ale no, zobaczymy. I oczywiście przygotujmy sobie od razu 3 pięknych rabiotów, którzy zasłonią nam te 3 karty. I nie chcemy centurionów, chcemy karty Road to the Final, ewentualnie Future Star, ale taki naprawdę fajny Future Star, także... Poszło. 3 karty, panie i panowie. Niestety znowu nie widnieje informacja, że karta posiadana. Na pewno nie ma kiedy, to jest pewne. Zacznijmy od prawej strony. Zaczynamy od Centuriona, albo karty... Nie, to jest Centurion na pewno. Dużo strzałów, dużo podań. 90... To jest Reus chyba, tak? To jest znowu Marco Reus, który tego Reus trafiam po raz drugi, tak już wiedziałem, że to jest Reus, bo widziałem po koszulce. Ale okej, 89, w razie czego mamy fajny foder, co jest na pewno dużym plusem, ale nie chcę 3 Centurionów. Dziękuję. To jest karta Future Star. Okej, 82 podań. 80... to jest chyba ten z Liverpoolu, nie? Tak jest, Fabio Carvalho, no przynajmniej to nie jest drugi Centurion. Najprawdopodobniej Centurion będzie na środku, dokładnie. Już jest progres, bo nie ma 3 Centurionów, także patrzmy na plusy. O rany. Fajny dribbling, ale to raczej to nie będzie Neymar. Neymar ma więcej strzałów, to nie będzie Neymar. To będzie... to 85? Salemakers. Ej, fajne miał staty, ale od 85 oceny Salemakers to raczej nie za bardzo mnie interesuje. No nic, biorę Marco Reusa oczywiście, ponieważ jest to bardzo ładny foder. Mówię, no jest progres, bo nie ma już 3 Centurionów. To naprawdę należy być zadowolonym z tego powodu, także naprawdę jest ok. Ale dobra, Reusik będzie pod przyszłą paczkę z ikoną po prostu i tyle. No moi państwo, przejdźmy sobie do meczów w Rivals, ponieważ ostatnio oczywiście był bilans 9-1 w kwalifikacjach, więc nie musimy grać w ogóle nic w kwalifikacji. Składzik klasycznie taki, a nie inny. I generalnie myślę, że otworzymy sobie jeszcze dzisiaj paczkę ze sklepu. Co my tu mamy? Donnarumma na bramę. Van Dijk, Oziz, wow, a okej, on będzie robił te zadania. Zapomniałem w ogóle o tych kartach Bowlers. Będę musiał ich zrobić, ale najpierw będę musiał zrobić 2 paczki 82 plus razy 20, bo na te urodziny FUT musimy być naprawdę przemocarnie przygotowani. Wyszedł oczywiście Kylian Mbappé w wersji pod 93 oceny ogólnej. Luźne 3 składy, 90 do przypalenia, także wydaje mi się, że no nie, no bez szans. Zrobiłem już jednego podpa Mbappé, on mi na pewno starczy już na naprawdę długi czas. Jestem ciekaw, ile spotkam takich Kylianów Mbappé podmów 9-3 przez cały FUT Champions, albo w ogóle przez całą FIFA. Ile osób faktycznie zrobiło tego Mbappé, to mnie ciekawi. No i Zizu... Johan nie spalił, ale ten strzał. A dobijesz jakimś cudem? Nie dobijesz, to było bez sensu. Chiesa. Krótki słupek. Fryderyk Chiesa. Dziękuję bardzo. Wreszcie piękne wykończenie z naszej strony. To się może podobać. 1-0. Zambrotta, tak jest, z pierwszej piłki, to będzie ryzykowne, pięknie Gianluca, no to było fantastyczne zagranie Kyliana Mbappé, ale fakt, że zaryzykowałem tym Zambrottą, bo zwykle jego strzały no nie były za dobre, to tutaj wykończenie, klasa światowa, pięknie. Gianluca Zambrotta, tu będzie 3, oj, Kylian Mbappé w ogóle tam nie jest kryty, Kylian Mbappé i tutaj nie pozostawił żadnych złudzeń. 3-0, Mamy rage quit, mamy wygraną, piękny występ w naszym wykonaniu. I chyba man of the match Zambrotta by tutaj został. Chłopie, naprawdę to on tutaj, jedna bramka, jedna asysta, świetny występ w jego wykonaniu, nice. Otworzymy sobie dzisiaj tę paczkę za 300 000 monet, ponieważ tę paczkę za 400 000 wolę zachować na jutro, bo nie wiem jaki wyjdzie content dzisiaj o 19:00, a zgaduję, że content może być taki średni, dlatego wolę mieć tę paczkę za 400 na jutro. Zapomniałem o paczce za 10 monet, dobra, to tu może jakiś jeszcze folerek wpadnie, mam nadzieję. Dobra, moi drodzy, paczka za 300 000 monet. Mam nadzieję, że dostaniemy tu jakiś fajny foder, żebym po prostu mógł sobie zrobić paczkę 20 razy 82 plus. Taki jest plan. Także zobaczmy, co poleci. Co my tu mamy? Mamy Informa? Tam chyba była jakaś jeszcze inna karta do trafienia. Gabon. Bołanga. Tam czy tam nie było jakieś karty do trafienia specjalnej, innej, nie Inform? Mamy kartę 8-5. Co jeszcze? O chłopie, jakie są szanse. Wydaje mi się, że jeszcze była jakaś karta specjalna. O rany, nawet nie wiem czy można pod kątem foderu to nazwać, ale okej, ikona to nowe pożyczenie. Kolejny Van der Sar. Dobrze! Van der Sar, proszę państwa. Van der Sar na 44 spotkania. Fantastycznie, 2 FUT Champions z Van der Sarem na bramce. Casillas na bramce w prime, Hakimi Toty, Shabi Alonso Toty, Al Jaber, Benjeder, Smolarek. Do boju, panie i panowie, po drugiego wina z rzędu. Nie, spalony był. Nie było spalonego. To musiał być idealnie z linią, bo naprawdę jestem pewien, że tam Benjeder trochę wystawał. No okej, 1-0. Spokojnie, dużo czasu przed nami. I Zizu, mój ulubiony skrzydłowy. Hakimi to tego goni, no może dogonić. Mbappé, Chiesa, pierwszy, ale nie z lewej, ale może być z lewej, Fede, nie ma problemu. Aczkolwiek to była idealna pozycja, żeby uderzyć z prawej nogi. Mamy 1-1, Fryderyk, bardzo ładne uderzenie. I Johan. Tak jest, Pogba. I do przodu, mam pomysł, to będzie głupie. Ale nie obchodzi mnie to. O kurwa. Nie komentujmy tego. No nie. Nie może potem być bramka. Nie może być bramka po tym. Nie może być bramka. Nie. Nie zgadzam się. Pięknie Fofana. Fede, dokładnie. I teraz. Teraz na pewno już mi wyjdzie. Fryderyk! Pięknie Maldini robił wszystko co się da, ale nie ma opcji. Fede Chiesa, piękny parachut. Chciałem jeszcze uderzyć na zielono, ale po tym co zrobiłem przed chwilą, no nie zaufałem, nie będę ukrywał, nie zaufałem tym strzałom na zielono. Uznałem, że klasyczny power shotik styknie, a tymczasem Mbappé. Ojej. Damn! Proszę państwa, Mbappé tutaj się odpalił jeszcze, bardzo ładnie. Zizu. 4-1, no to będzie kolejny rage quit, to jest praktycznie pewne, że to będzie kolejny rage quit, bo... Dobra. Za mocni chłopaki są, ewidentnie dzisiaj naprawdę forma naszych zawodników może cieszyć, naprawdę może cieszyć. Zrobię sobie może mały przegląd tego, jak wygląda SBC pod Mbappé. Trzeba wysłać 13 składów. Już na sam początek widzę nasz skład o ocenie 86 oceny ogólnej, także można się domyślić, że nie będzie to zbyt tanie SBC. Skład 86, 87, później mamy 3 składy 88, 5 składów 89 i 3 składy 90. Także myślę, że jak ktoś ma wolne 4 bańki, może sobie je zamrozić, nie ma najmniejszego problemu, ale dla mnie to jest naprawdę jedno z mocniejszych SBC, jakie widziałem w tej grze, zdecydowanie. No to moi drodzy, ostatni meczek na dzisiaj, ponieważ były 2 rage quity, więc trzeba tutaj to sobie wszystko ładnie zakończyć pod Mbappé. Co prawda nie 93, ale jednak 92. Panie i panowie, to będzie legendarny pojedynek 2 żółwi, tak to widzę. Johan Cruyff, nie ma spalonego, lewa noga nawet może być prawa, czy Fede Chiesa? Ładna bramka Mbappé i on znowu ma tyle miejsca przecież. Tyle miejsca dostał Kylian. To musi być 2-0. Tyle dostaje przestrzeni. Gość wychodzi bramkarzem. No bądźmy szczerzy. I... chyba to już zepsułem, prawda? O mój Boże. Ale jeszcze nie zepsułem jednak. Jeszcze jednak nie. O Jezus, no nie, ja naprawdę... Po prostu mi jest mi go szkoda, bo to co się wydarzyło w tym meczu, Jezus Maria. No nic, mamy 3 winy, chociaż dzisiaj to jest duży plus, ale ten mecz tutaj, tam był dramat. No ale nic, mamy checkpointa przy okazji, bardzo miło. I co, ja się z wami żegnam, to był odcinek pewnie jeden z krótszych, no ale mimo wszystko dosyć treściwy. Także to najważniejsze i widzimy się jutro. Jutro powinna być to paczka za 400 i nagrody za Rivals, taki jest plan. Także widzimy się oczywiście jutro, stawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się, do usłyszenia, adios.